Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj mamy piątek, 4 sierpień. Dzisiaj taki krótki materiał, odcinek, w którym chciałbym wspomnieć o pewnej rzeczy, która ma miejsce właśnie tutaj w Irlandii. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałbym tutaj poruszyć dosłownie na kilka sekund pewną sprawę. Tutaj kolega, zobaczymy, jak on się nazywa, kolega Wojtek Patie w poprzednim moim odcinku tu właśnie napisał, że widziałem już w życiu gówniane kanały, ale tego bełkotu nie da się ani słuchać, ani oglądać. No słuchaj, panie Wojtku, po pierwsze spodziewałem się, że będzie kiedyś jakiś hejt, no i akurat miało to miejsce w mojej urodziny, więc trochę trafiliście, żeby mnie wkurzyć. Udało się wam to, jak cholera. Po drugie, chciałbym się po prostu zapytać pana Wojtka, jakiego kontentu się spodziewałeś tutaj, wchodząc na ten kanał? Jest tutaj kanał o Irlandii, o miejscu, w którym żyję od 20 lat. Nigdy w życiu nie nagrywałem żadnych filmików, nie prowadziłem żadnych rozmów, więc to jest mój pierwszy kanał, nie wiem, 12 chyba filmik. I tu mi tutaj wyjeżdża, że nie widziałeś gorszego kanału. No to słuchaj, stary, jeżeli spodziewałeś się jakieś, nie wiem, cycatej baby lub nie wiem, srania sobie na klatę czy jakichś innych hardkorów, to powiedz mi może, napisz, a nie piszesz jakieś ogólniki. Nie wiem, co cię wkurzyło, wspomnienie o zbieraniu malin, czy jagód, czy może, że wspomniałem o Biblii, czy może wspomniałem o tym, że w Chinach jest takie prawo popieprzone. Nie wiem, weź się człowieku tutaj mi odnieść, a nie piszesz ogólniki. Dlatego ja mówiłem na samym początku, że jest to mój pierwszy kanał. Nigdy w życiu nie nagrywałem. Chciałem zobaczyć, jak to jest, i robię to dla fanów. I jeżeli koleś przychodzi i spodziewa się, nie wiem, jakiegoś kanału pokroju, nie wiem, TVN24, może coś takiego byś chciał. Jeżeli miałbym taką możliwość, taką charyzmę i język, który Bóg mi dał, po prostu mówię, jak mówię. Nie jest to jakiś, nie wiem, obciach. Mam bardzo dużo znajomych. Jest inaczej mówić do lustra, a inaczej mówić do żywego człowieka, tak? Przez telefon. Więc człowieku, jakbyś mógł mi napisać, o co ci chodziło w tym komentarzu, to będę wdzięczny. Poza tym kilka osób już tam dało dislike, więc również pytam się tych ludzi, którzy, nie wiem, coś tam im się nie spodobało. Niech mi napiszą w komentarzu. Powiedz, napisz, pieprzysz farmazony, bo jest inaczej, albo nie wiem, dajcie tutaj jakiś nie wiem, sygnał, że robię coś złego, no to ja to postaram się poprawić, tak? Cały czas się uczę, cały czas próbuję coś tutaj zmienić na lepsze, zmienić na żeby się ludziom podobało, bo w końcu o to tu chodzi. Ja nie mam zamiaru nikomu w dupę wchodzić, bo teraz jest, nie wiem, moda na bycie antyukraińskim, to będę robił filmiki przeciwko Ukrainie. No, to trochę, kurde, nie za bardzo, nie? Ja jestem tutaj, to jest mój program, nie mam nikomu nic do oddania. To co mówię, to co mi przynosi silna na język, więc wali mi to, co wy tam myślicie sobie, no, ale jeżeli już piszesz komentarz negatywny, to napisz, o co ci chodzi, bo wtedy może jakąś konstruktywną krytykę tutaj odbiorę to jako konstruktywną krytykę, a nie pisać, że gówno jakieś, czy coś takiego. Ja za chwilę ci puszczę gówno, które ma 15 milionów wyświetleń, stary, i ten koleś, który nie wiem, czy pamiętasz, bo może jesteś za młodym, ale chyba raczej nie, bo
zajrzałem na twój profil, to lubisz Lady Punk, więc myślę, że jesteś między 75 a 85, bo sam lubię Lady Punk, więc jestem z podobnego rocznika, ale pisanie takich bzdur, że człowiek nie wie, o co chodzi, no nie wiem, napisz mi, o co ci chodzi, odniosę się do tego kulturalnie, a nie, że mi tutaj wyjeżdża, że większego bełkotu nie słyszałeś. Taką mam mowę, taki mam język i tyle. No i co mam zrobić? Mam kurwa wziąć sobie, nie wiem, jakiś nie wiem, inny sposób na mówienie. Nie wiem, teraz jest bardzo popularne ta sztuczna inteligencja, więc jeżeli byś chciał, to może ja zacznę nagrywać w takim systemie, bo widzę, że każdemu trzeba, nie wiem, każdy musi mieć jakiś, nie wiem, super program jakiś, no nie wiem, brakuje mi słów po prostu, żeby się kłócić tutaj z ludźmi i się spierać o jakieś gówno i po prostu tyle bym chciał ci powiedzieć, no, ale po drugie to takie właśnie polskie jest, że ktoś coś robi i nie udaje mu się i kurwa, i tylko dojebać. No a tutaj mamy obiecany już wcześniej kawałek, który za chwilę panu Wojtkowi puszczę, może odniesie się do tego kawałeczku. I jeżeli widział już wszystko w tym internecie, to chyba tego, mam nadzieję, że nie widział, a jeżeli widział, no to wydaje mi się, że trzymam lepszy poziom niż tutaj kolega, który jest na załączonym filmiku. Także pozdrawiam i czekam na odpowiedź, jeżeli się oczywiście będzie chciało odezwać, ale wątpię, żeby którykolwiek z tych hejterów śmiesznych cokolwiek napisał lub się odezwał. Także tyle i zapraszam do słuchania. A tutaj specjalna dedykacja dla Wojtka ode mnie. Mam nadzieję, że spodoba się. Kupę sobie szczelę z rana, potem jeszcze na spacerze. No i pod koniec dnia kupę sobie szczelę ja. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi. Kupa śmierdzi cały czas. Kupa niepachnąca, lecz śmierdząca. Czy coś jest w tym złego? Pytam się ciebie, kolego. Kupę robią przecież wszyscy, i dalecy oraz bliscy. Ja wiem, kupa to temat wstydliwy, i niemiły, i drażliwy. Lecz bez kupy niemożliwy byłby świat, więc ja o kupie sobie śpiewam tak. Kurwa, co to jest? No mam nadzieję, że macie uszy całe. Tak, przechodząc tutaj właśnie od tego hejtu debilnego, którego praktycznie to cały dzień chodziłem z tym, myślałem, co tu napisać, no i udało mi się po prostu nagrać ten kawałeczek. Dobra, nie będziemy tutaj pieprzyć farmazonów, do meritum. W Irlandii teraz jest afera dotycząca wynajmowania mieszkań za czynności seksualne. I tutaj ja wam pokażę kawałeczek. Później w późniejszym czasie pokażę wam kawałek materiału, który został wyemitowany przez RTE. Jak również pokażę wam kilka filmików odnośnie castingów na mieszkania. Jak wiadomo, w Irlandii jest kryzys mieszkaniowy. Kryzys ten polega na tym, że już praktycznie od 4 lat ciężko cokolwiek dostać na rynku. Wszystkie te agencje mieszkaniowe, które zajmują się wynajmem, praktycznie nie mają ani jednego wolnego domu, apartamentu. Ludzie zabijają się praktycznie o każdy kawałek apartamentu, mieszkania.
domu, bo jest tak ciężko w tych wielkich miastach, na przykład Dublin, Cork, Limerick, to naprawdę ciężko cokolwiek dostać. I teraz tak, żeby wynająć jakąkolwiek chatę, to tak jak mówiłem wcześniej, żeby przyjechać tutaj do Irlandii, to najlepiej wziąć sobie pracę z zakwaterowaniem. Są takie możliwości, tak jak pisałem, znaczy tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy nadal warto wyjechać do Irlandii. Wydaje mi się, że warto, no i szukać trzeba po prostu pracy z zakwaterowaniem. Tam wszystko pisałem, jak szukać i gdzie szukać. I teraz tak, bardzo dużo ludzi po prostu robi sobie licytacje. Wymagania są bardzo wygórowane. Nie biorą ludzi niepracujących na przykład, nie biorą ludzi palących, nie biorą ludzi z dziećmi, nie biorą ludzi z psami. No, wymagania są horrendalne wręcz. No i teraz widzą właśnie, że jest duże zapotrzebowanie na wynajem mieszkań, domów, to ogłaszają się w różnych lokalnych gazetach, w różnych tam portalach i oferują po prostu mieszkanie za seks. No i tutaj jest po prostu tak ciężko z tymi mieszkaniami, że ludzie, że niektóre dziewczyny po prostu idą na to i po prostu tam mają wymagania takie, że na przykład ma dwa razy w tygodniu sprzątać w uniformie pokojówki na przykład i oczywiście wiadomo, że będzie dymańsko i będzie wykorzystana, ale no mówię, no jest teraz tak ciężko z chatą, że ludzie po prostu ludziom włączają się instynkty, żeby przetrwać i praktycznie biorą każde mieszkanie, każdą okazję, no i zdarza się, że właśnie dużo ludzi wykorzystuje kobiety, szczególnie te ze wschodniej Europy, czy Brazylijki na przykład, tak jak tutaj w tym materiale tu na RT, co pokażę wam. No i no jest ciężko złapać takiego gościa. No i tutaj właśnie dziennikarze zrobili śledztwo, zrobili parę prowokacji dziennikarskich, no i tu w tym materiale będziecie mieli wszystko opisane. No, ludzie po prostu umawiają się w hotelach, żeby zobaczyć tą osobę, która chce niby wynająć, i oni się spotykają, bo rozmawiają i idą później do pokoju hotelowego, koleś ją dyma i dziewczyna zostaje bez mieszkania i moralnie zdewastowana. No, jest bardzo dużo takich właśnie sytuacji. No ja wam tutaj wrzucę kawałek tego artykułu, tego materiału filmowego i możecie sobie oglądać. Bo to materiał chyba 40 minut chyba trwa. No i to jest opisane właśnie o ludziach, którzy mający swoje nieruchomości, żerują na tych na studentach na przykład, czy na obcokrajowcach i jak wspominałem wcześniej. I tutaj właśnie jest napisane, sorry, wrzuciłem to w Google Translate, także mam tutaj jeden artykuł opisujący właśnie ten film, ten opublikowany film tydzień temu i opisuje właśnie sytuację, gdzie dziennikarz z RTI przebrał się jako studentka z Brazylii, która właśnie straciła pracę jako au pair, czyli osoba, która zajmowała się dziećmi w domu i straciła po prostu pracę. No i ona żaliła się, że mieszka z dziewczyną, tam z koleżanką w Dublinie i w bardzo zatoczonym domu, także szuka jakiegokolwiek lokum. No i tutaj mamy jeszcze taki fakt, że właśnie w Irlandii jest bardzo duża liczba bezdomnych, jest ponad 12 tysięcy osób. No i co? I tutaj
No i tutaj ta cała prowokacja dziennikarska miała na celu pokazanie, jak ludzie manipulują kobietami, które szukają zakwaterowania, które nie mają praktycznie żadnej innej możliwości, jak tylko oddać się w celach matrymonialnych, jakby to powiedzieć. No i koleś tam, koleś, który opowiada sprośne właśnie jakieś komentarze i ona po prostu wszystko to nagrywa. I mamy tutaj pokazane, że ludzie będą jak gdyby stosować taką psychiczną przemoc, jak gdyby, i zrobią wszystko, żeby postawili na swoim. Jednakże jeżeli kobieta, która pójdzie się przespać z tym gościem, mówiąc krótko, facet ją wykorzysta, a ona zostanie z niczym, nie dość, że bez mieszkania, bez możliwości zakwaterowania, jak również moralnie będzie zdewastowana, więc wydaje mi się, że takich ludzi to powinno pokazywać się i w necie, i gdziekolwiek. To jest coś takiego, ja pamiętam, jak pracowałem w Galway jako nocny menadżer, i w Galway tam był akurat Galway's Races, to tam cały tydzień jest gonitwy koni. No i pamiętam, ja miałem, chyba to była środa albo czwartek, jakoś tak. I pamiętam, przy taki grzyb stary przyszedł do mnie, mówi, że tu przyjedzie za chwilę jego koleżanka, i żebym ja ją wpuścił tam na do niego do pokoju. Mówię, spokojnie. I tam zostawił napiwek i pamiętam, przyjechała dziewczyna, tam widać, że była escort girl, tam widać perukę, wszystko tam sztuczne, ale mówię, przyszła tylko w jednym celu. No i ja tam wpuściłem do tego pokoju, ona była chyba z Rumunii, mi się wydaje. I widać było, że była zakamuflowana. Ona po prostu, nie wiem, jak to tam działało w tym golu, ale te escort girls, one tam po 400, 500, 600 euro brały za numerek, nawet i więcej. Ale pamiętam, ona wyszła chyba parę minut później. Ja wprowadziłem tam do tego pokoju, tam otworzyłem jej drzwi i on już tam, ten dziadek chyba, nie wiem, spał czy co. Zrobiła swoje, przyszła tam do nas, podziękowała, mówi, że szybko poszedł spać. I tak to wyglądało. No i tutaj ludzie biorą za to pieniądze. Tutaj mamy ewidentny przykład na to, jak ludzie perfidnie wykorzystują kobiety. Korzystając z tego, że są po prostu braki z mieszkaniami. No i tak to wygląda tutaj w Irlandii, że naprawdę ludzie się po prostu zastaczają do takiego poziomu, że zrobią wszystko, żeby mieszkanie utrzymać. No nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych, ile osób otrzymało jakiekolwiek mieszkanie właśnie na takich warunkach, co oni tutaj w tym materiale przedstawiają. No i dla mnie to jest naprawdę upodlenie jako człowieka, nie? No nie jest to, co kiedyś było, nie wiem, skąd ludzie mają takie pomysły, no po prostu wykorzystują każdą sytuację, żeby kogoś oszukać, skrzywdzić, nie wiem. No naprawdę, wydaje mi się, że takie kobiety, które zostały pokrzywdzone przez tych zwyroli, to powinny jakoś, nie wiem, otrzymać darmową opiekę psychologiczną, jeżeli jest coś takiego, bo naprawdę tutaj tyle historii, co ja tutaj znam, co ja słyszę od ludzi, od Polaków, od tutaj mamy kilka osób na osiedlu tutaj mieszkają, że landlordzi przychodzą i mówią, słuchajcie, dajmy wam tam ileś miesięcy wypowiedzenia i szukajcie domu. No i teraz żyjesz przez te 3 czy tam 5-6 miesięcy, z tyłu głowy masz cały czas, że
musisz szukać domu, a nie możesz niczego znaleźć, no to jest też takie trochę ryzykowne, bo rosyjska ruletka, nie wiesz, gdzie skończysz za pół roku, masz wszystko, wiesz, jesteś uzależniony od wynajmu tego domu, bo zdarzają się teraz takie sytuacje, że dużo Ukraińców tutaj przyjechało. No i landlordi na przykład nie mają wyjścia, bo mają... muszę też to właśnie sprawdzić, jak to wygląda cała sytuacja z tym procederem, jeżeli ty wynajmujesz dom właśnie tym uchodźcom, głównie właśnie Ukraińcom. Czy oni dostają jakieś pieniądze ekstra od rządu za to, że wynajmą dom od rządu, nie? Bo teraz jest dużo ludzi, którzy nie płacą czynszów. Na przykład tutaj czytałem na ostatnio, dwa dni temu chyba to było, czytałem ostatnio, że Polak wynajął Polce chatę. I okazało się, że ona miała 7 dzieci, nie? A ona przyszła właśnie na tą rozmowę, żeby dostać dom, bo to był chyba apartament z kuchnią, także tak to wyglądało. I ona przyszła chyba sama i oni jej dali jej ten wynajem i okazało się, że ona ma 7 dzieci, nie? Czy tam 6 dzieci, a 7 jest w ciąży. Jakoś tak. I on mówi, kurwa, co to teraz jest, nie? I ona w ogóle nie płaci przez ileś miesięcy czynszu, ludzie nie mogą jej wywalić. I tam się właśnie ta osoba pytała się właśnie, co zrobić z tym fantem, bo nikt nie może je wypierniczyć. I człowiek ma swój dom i po prostu nie, na tym nie zarabia, żeby po prostu wyrzucić tą osobę. No i takie akcje są tutaj, że bez kitu pomysłowość ludzi jest normalnie, przekracza wszelkie normy, nie? Także ja chciałbym właśnie tutaj taki krótki materiał, tak na szybko, na żywca zrobiony. Także wrzucę wam parę tam linków pod tym filmem i ten materiał z tego właśnie Arti, i też postaram się tutaj najważniejsze rzeczy wrzucić i mam nadzieję, że może będziecie mogli po prostu oglądać i zobaczycie, jak to wygląda tutaj w Irlandii. Także nie tylko w Polsce jest sprawa dla reportera, że takie szopki się tam czynią, także w Irlandii też są akcje. I wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej z tego powodu, że jest deficyt mieszkań, deficyt budownictwa i bardzo mało buduje się w tej chwili i dużo ludzi będzie lądować na ulicy. No, dzięki Bogu udało nam się kupić dom w tamtym roku i naprawdę nie wiem, co byśmy zrobili, bo czynsze są naprawdę kosmiczne. I nie wiem, myśmy sami przez te 20 lat praktycznie żeśmy wynajmowali, pieniądze szły praktycznie w pustą przestrzeń i płaciliśmy tylko komuś do kieszeni, a tak mówię, teraz mamy swój dom, trochę kasy tam poszło, żeby to wpompować, ale jesteśmy na swoim i cieszę się i dziękuję Bogu, że udało nam się. Praktycznie myśmy szukali domu przez ładnych parę, 2 lat, tak, 2,5 roku praktycznie szukaliśmy domu, no i udało nam się znaleźć i wzięliśmy i mamy praktycznie swoje. Zobaczymy, co nam dalej przyniesie przyszłość, ale my jesteśmy dobrej myśli, bo tutaj mamy po prostu swoje cztery kąty i swoje 4 ściany, jak to mówią. Mam nadzieję, że się jakoś tutaj nam ułoży. No także pozdrawiam, miłego weekendu życzę, no i hejterom życzę również, żeby pisali, o co im chodzi, bo bez kitu to jest jak grabienie wody z głupim. Naprawdę nie wiem, jak to nazwać. No ja bym chciał merytoryczną rozmowę. Jeżeli ktoś ma coś do mnie, proszę tak napisać, jeżeli nie, no to proszę w ogóle nic nie pisać. No i tak to wygląda.
Także jeszcze raz pozdrawiam i życzę dobrego weekendu. Na razie. On the program tonight, with thousands of people desperate for accommodation, we'll bring you a special report from RT Investigates on some landlords who offer free accommodation, but in exchange for sex. Once a week would be great. If it doesn't happen once a week, that's fine. I really don't want you to think from that. You're coming down, you're going to be put in a room, and that's it. You stay in the room, and we're going to be in and out of the room, tormenting you all day, every day, and demanding things. If we do this, I don't need to pay rent. No. Hello and welcome to Primetime. Lots has been said on this program and others about the housing crisis and the problems it has caused people. There has been little discussion, however, about those who have seen the desperate plight of people who cannot afford somewhere to live as an opportunity for exploitation. Over the past several months, the team at RT Investigates went undercover to expose landlords and individuals who have demanded sex in return for shelter. Reporter Aoife Hegarty joins us now. And Aoife, thank you for coming in to us. Can you tell us what exactly is the situation here when it comes to sex for rent propositions? Well, Sarah, to give this some context, if you look at figures recently released, our homeless figures have exceeded 12,000. That's the highest figure they've ever been. And on the other end of the scales is a recent rental report from daft.ie, and it shows that just 959 homes were available for rent across Ireland as of the 1st of May. Now, what's the net result of all that? Well, it means that you have increasing numbers of people who are desperate to secure a roof over their heads, and in the wings, it appears, are many people who are willing to take advantage of that vulnerability. And they do that by advertising these rooms or beds online. But instead of looking for traditional monetary rent, they instead, as you said, are looking for sex or sexual services as payment. Now, how do we stop all this? Well, key to it is legislation. We did try last year to legislate in this area. The Social Democrats TD, Kian O'Callaghan, brought forward the ban on sex for rent bill. It sought to create two offences, so criminalise the person who is looking for sex in return for rent, but also the online platforms who host these ads. But the bill failed at committee stage. And you mentioned there about the online platforms. Can you tell us where are people advertising these sorts of arrangements? Well, for many people, the websites where you'll find these ads, they mightn't sound very familiar. They're websites like Locanto and Viva Street. Yet, Sarah, they do get significant traffic because actually they represent the second and third most visited classified websites in Ireland. On these sites, you'll find everything. You get job vacancies, property for sale, buy and sells. You'll even get personals for escort services. But nestled in among all those ads are increasing numbers of room to let ads, and they link sexual demands to accommodation needs. Now, some of these ads are very vague. Strangely, in a very competitive market, they'll offer rooms at a good price, and that speaks to the hidden nature of this world, because a lot of renters don't understand what landlords' true intentions are until they engage further, or indeed they turn up in person to view a property. But the other ads, Sarah, there's many out there too that are very explicit. They don't at all try to hide what's on offer. Now, over the last few months, as you said, alongside my colleague Lydia Murphy, we've been working with undercover researcher Barbara Suarez to investigate this growing world of sex for rent. And what you'll see now is her story. Calling in a Doyle. I wouldn't mind a little bit of fun.
You stay with me, you live with me, you sleep with me. My name is Barbara Soares, and over the last few months, I've gone undercover for Archie Investigates to meet people putting up ads online looking for sex in exchange for accommodation. Sex? Oral sex? That's it. Twice a week, maybe? It's pure exploitation. It's not in any way a deal between equals. I've seen how some people are trying to exploit the housing crisis for their own sexual gratification. Because I'm getting rid of someone out of the house. And how vulnerable people can be targeted. You said in the ad that you wanted a premium model. Predators look for opportunities, and this housing crisis is an opportunity. Tonight, we will review what it was like to come face to face with the people posting sex for rent ads. He's typing. Okay. So we were expecting sex. Yeah. It's actually starting to sound really, really bad when you say it out loud. What you have right now is something of a perfect storm in terms of the vulnerability that has opened up around housing and around finding somewhere to rent an accommodation. I would say, okay, I call you in 5. Okay, just said okay. Before I started answering sex for rent ads, I needed to come up with a backstory for going undercover. The most vulnerable people are women, young women, who are in poor circumstances either because they can't afford rent, because they are immigrants, because they are homeless, because they've broken up from a relationship and they've nowhere to go. Okay, we just put on the wig and then we finish the makeup later. Yeah. I created a couple of identities, Maria, Luciana, Anna, but they all had a similar backstory. A young Brazilian student who has just arrived in Ireland 8 months ago. She had just lost her job as an au pair and she's sleeping on her friend's couch. One of the first ads I replied to was from a man in his 30s in the south of the country. His ad had a fake picture of a bedroom and no price listed. I replied to the ad as Anna, asking for more information. We set up a call. Hello. How are you getting on? What age are you? 27. I'm 27. Okay. I was working with a family that they didn't need me anymore for an au pair, but I don't have a place and sleep in my friend's couch here. And here it's expensive to afford a room, and I own some money for the school. If you do something, I suppose, just out of being what you're up for. I wouldn't mind a little bit of fun. So, a bit of fun, you mean sex? Yeah. I think what shocks us is when we hear, particularly at the start of that conversation, where really when you just got the voice in it, that could be anyone we know. There's something so ordinary about him, about how he's speaking. Before I met this man, he sent a very explicit message. Imagine if you are actually that desperate. You might even consider going to this man's car and doing what he's asking for, just so you could secure a place. I went to see this man in person. I had colleagues and security nearby at all times. Nice to meet you. So too. Wait, what's your name? What's your name? Anna. What are you looking for? What are you being? What are you into? You need to tell me. It's all
sometimes if you just so I have an idea. Two or three? Two or three. If you're up for that, like. So would be free? Yeah. Rent? I don't think at any point he's seeing her as a human. This is about commodification, it's about sexual exploitation. It's extraordinary. Do you think it needs to be straight away? Kind of, yeah, because I'm getting rid of someone out of the house. You there? For me? Yeah, he is. If you wanted, we could book a hotel. You see, if you wanted. I know you want it. It's okay.